Witam wszystkich bardzo serdecznie. Gramy w Planet Crafter. Zobaczymy, co jest w środku braku. Niestety musiałem na chwilę wrócić przed chwilą do bazy. Okazało się, że nie miałem zrobionej latareczki, więc trzeba było wracać na chwilkę. Co my tutaj możemy znaleźć w tych brakach? Mamy skrzynki. Bierzemy materiał, schemat mikrochipu. To sobie rozbierzmy. Patrzmy dalej, czy tu coś w tych półkach może być pochowane. Chyba niekoniecznie. O, mamy wewnętrzną drabinę w końcu. Na tych półeczkach, na łóżkach nic nie ma. Tutaj, o, tu jest jakaś skrzyneczka. Weźmy wszystko, rozmontujmy. Rozbierz szczątki, dobra, szczątki rozebrane. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe rzeczy. Na razie zbieramy wszystko. Schemat T2, panel słoneczny. O, to za chwilę sobie to unowocześnimy nasze panele. O, tu coś było chyba. Co to? Szczątki, okej. Szczątki. Mamy trochę mało powietrza. Nie wziąłem sobie żadnego. To musimy na razie wyskoczyć szybko na zewnątrz, by podładować sobie tlen, a nie wziąłem żadnej butli tlenowej, to niedobrze. Zrzućmy co się da. Najważniejszego. I tutaj to zrzućmy. Nasionka, jedną wodę ze sobą weźmy, możemy się napić od razu. A, dobra, jedzenie jakieś znalazłem, to chyba jeszcze wystarczy mi na wejście tam głębiej. Bierzemy rozbiórkę. Będziemy widzieć od razu, jeśli coś będzie możliwe do rozebrania. Byłem. Dobrze. Tutaj sprawdzone. O, szczątki. A, dobra. Dalej. Jeszcze jakieś szczątki chyba były. O, podgrzewacz. T2. Rozebrany. Krzem. Irydu, dwie sztuki. Tu mamy jeszcze jakieś skrzyneczki. O, jeszcze jeden będzie. Chip. Rozbieramy. Tutaj co mam? Jedzenie. Super stop metalu. Rozbierz skrzyneczkę. Dobra. To tak. Jedno sobie zjemy. Bierzemy wszystko. Rozbieramy. I teraz tak wygląda na to, że cały ten pierwszy wrak mamy przeszukany. Nie widzę nic więcej. Żadnych przejść ukrytych. Coś świeci w powietrzu. Wilki. No, tutaj chyba nic nie ma nigdzie. Są jakieś skrzynie z jakimiś radioaktywnymi. Tu się nic nie otworzy. Tutaj też nic nie ma. Dobra, i tu już mamy wyjście. Innego wejścia nie było. Dobra, to mamy pierwszy wrak. Obejrzany cały, przeglądaliśmy co tam jest. Dobra, to tak w pierwszej kolejności takie najważniejsze rzeczy byśmy ze sobą wzięli do bazy. Z tytanu tam mam całkiem sporo. Może na razie tych nasionek nie biorę. O, to jeszcze mam zapas. Tkanina. Aluminium, a nie, może zamiast jednego żelaza weźmy sobie ten chip. Jedno jedzenie możemy wziąć tam zostawić, lecimy do bazy. Dobra, po kolei krzem. Rzucamy posortuj. Tutaj mamy tytan był. Magnez nie miałem, kobalt. Kobalt nie, aluminium jest. Tylko iryd jeszcze jest i lód. To na razie tutaj nie mamy nic więcej do zostawienia. Tutaj sobie wrzućmy ale tak pół przejścia. Będziemy wrzucać na razie super i tkanina. Super stopy i tkaniny. Zobaczmy, co możemy zrobić. Co w ogóle mamy, bo już zapomniałem. Mamy plecak T3.
I nie mamy bucików, a chyba tu widziałem, że są. O, dwie tkaniny, dwa aluminium. Już robimy. Dwie tkaniny, dwa razy aluminium. To sobie zrzućmy i robimy buciki. Cyk. Są buciki. Wrzućmy. Co tam jeszcze? Czy jest jeszcze coś, co możemy tutaj sobie ulepszyć? Plecak T3. Zbiornik T3. Plecak T3, zbiornik T2, przepraszam. Co tu możemy postawić sobie? Podgrzewacz T1. Iryt krzem. Iryt krzem. Alu był. Irydu mamy tyle. Krzemu mamy 3. Tyle tam do tego podgrzewa. I żelaza 3 potrzebujemy. Dobra, mamy. Rzucajmy te podgrzewacze, niech grzeją tą atmosferę. Kilka postawiłem tych baterii słonecznych. Jeszcze jeden iryt, jeden krzem. Jeden iryt, jeden krzem. I stawiamy jeszcze jeden podgrzewacz, niech grzeje. Dobra, i zobaczmy, co to są za... Który to chyba było? Odszyfruj schemat mikrochipu. Prędkość wydobycia T1. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Prędkość wydobycia T2. Aluminium, krzem, magnes. Krzemu już nie mamy, dobra. Idziemy teraz, skoczymy szybciutko tam do wraków, weźmiemy pozostałe rzeczy, które zostawiliśmy. I wrócimy do bazy. Dobra, bierzmy wszystko. Bierzmy wszystko. Wracamy do bazy. Widać, że już troszeczkę szybciej teraz biegamy, jak te buty mamy. Magnes, krzem, dobra, aluminium. O, tu żelaza dużo mamy. Tu żelaza zrzucamy. Jedzonko. Jedzonko sobie tu zrobimy na jedzenie. I tak, i tu będziemy mieli jedzenie. I może na razie rozrzucam wszystkie takie rzeczy tutaj. I rytm mamy. Albo krzem. Krzem jest na razie problemem największym. Dobrze, co teraz tu możemy zrobić? Trzebowałem krzemu. Tylko... A, dobra, już mi się mam. Robimy sobie mikrochip, prędkość wydobycia T1. Do mikrochipa 2 potrzebujemy super stop. Czy jeszcze tu? Mam jeden super stop. Dobra, zróbmy sobie. Wydobycie metali, minus 20%. Dobra, mamy przyspieszenie wydobycia o 20%. Teraz tak, pozrzucam tutaj to, co się udało znaleźć. Tu miał być tytan. Magnezu nie zbierałem, kobaltu troszkę się udało zebrać. Schemat łóżko dwuosobowe, chyba nie potrzebuję na razie. Łóżeczka dwuosobowego i reszta mamy tutaj żelastwo, niski poziom nawodnienia. Tutaj wrzucaj tą skrzynię, na razie tak będzie stać. Później się większych może skrzyni dorobimy, to będziemy jakoś to inaczej robić. Mamy teraz tak, może lodu sobie weźmy jeszcze jeden, zrobimy sobie jeszcze jedno bicie. Teraz tak, czego my tu mamy? Co możemy dalej odblokować dość szybko? Duży pojemnik, 50, czyli musimy terraformację przyspieszyć. To podgrzewasz T2, to jest staniemy niedługo, za tlen. Okej, okay, bo my tu mamy jakieś roślinki, dobra. I tak, żelazo, lód, magnes, okej. Okay. Lód, żelazo. I magnes. Raz, dwa, cztery. I stawiamy tutaj. Wegaście, krzem. No to raz, dwa, trzy. Trzy wegetuby. Jedna. Druga. Bierzemy teraz nasionka.
które mają 200-200. To ma, Lirma to nie. I trzy nasionka wbijają się tu. Jedno. Drugie. Trzecia wegetuba. Dwa lodu jeszcze mi brakuje. Idę zaraz. A, mam jeden lod. Idę lodu jeszcze. O, mnie tu zablokowali wyjście. Lód. Lód. Małeś nową wiadomość. No to wracamy zobaczyć, cóż to za wiadomość. Dobra, udało się wejść. Nowa wiadomość, patrzmy. Nowa wiadomość. W końcu udało mi się zlokalizować system, do którego cię wysłali. Nie ma dużo czasu, ale postaram się udzielić ci kilka porad. Wskaźnik sukcesu Planet Crafters jest tak niski, że jest to prawie niemożliwe zadanie. Powinieneś znaleźć kosmiczne jedzenie w swojej kapsule i być może w kosmicznych wrakach. Będziesz mógł samodzielnie uprawiać żywność, gdy spełnisz odpowiednie wymagania. Spróbuj znaleźć nasiona warzyw. Eksploracja i ulepszenia to podstawa. Eksploruj i ulepszaj swój sprzęt, aby zwiększyć swoje szanse na przeżycie. Mam nadzieję, że ta wiadomość dotrze do ciebie. Udało mi się przemycić więcej informacji. Przeczytałem, że masz większe szanse na sukces, jeśli zbudujesz swoją bazę na wysokości. Nie wiem na razie dlaczego. A jeśli uda ci się wystarczająco ogrzać planetę, niektóre jaskinie powinny stać się dostępne, gdy lód się stopi. I ostatnia rzecz. Możesz? Koniec komunikacji. O, nie mamy picia. Pijemy. Dobra, mieliśmy tą wegetubę. Chyba jeszcze postawić jedną przed chwilą. Stawiamy tą wegetubę, wrzucamy nasionko. I zobaczmy teraz, mamy ten podgrzewacz T2, jaka jest różnica między tym pierwszym, krzem, żelazo i iryt. Krzem, żelazo, iryt, czyli aluminium i tytan potrzebujemy dodatkowo. Aluminium i tytan, to dobrze, rozbierzmy sobie tutaj coś, da się. Okay, tutaj. Ten podgrzewacz T2 da się wstawić? Da się. Okej, okay, tak. Rozbierzmy teraz ciebie i ciebie, ciebie i stawiamy sobie podgrzewacz T2. Dobra. Może tu w głębi coś porozbieramy. Tutaj te podgrzewacze będziemy... A! Podgrzewacz. Jest. Jeden podgrzewacz montujemy. Dobra. Montuj to. Tu mamy jeden podgrzewacz. I może się uda jeszcze jeden podgrzewacz więcej. Tyk. Da się. Dobra. Tu już więcej nie mamy zasobów. Tutaj wszystko poszło. Zjedzmy sobie coś. Spójrzmy teraz na wykres. Do 5 zbiornik tlenu T3 to troszeczkę czasu minie. Tutaj do 50 musimy te panele chyba się zająć tymi panelami teraz. Tutaj reaktor 60 to raczej daleko. Panelami mieliśmy się zająć. Czy jaka jest różnica? Dwa krzemy, żelazo. O, magnes, aluminium. Tutaj mamy aluminium. Jedno aluminium, jeden magnes. To za wiele tutaj to nie rozbuduje tego. Rozmontuj. Stawmy ten większy. Dobra, potrzebujemy aluminium. Wejdźmy tam. Może tam coś będzie, bo tak się ładnie świecą te góry jak aluminium. Albo żelazo. O, jest! Chyba trafiłem. Jest aluminium, ale to chyba z góry zleciało. No dobra, to i tak zbieramy. Żelazo, tytan. Tytan. Tytanu też tam zużyłem. Sporo. Odskakujmy. Jakieś górki. O, schemat egzoszkielet. O, no ten egzoszkielet chyba będziemy robić zaraz. Szukajmy, czy tu jest jakiś większy dostęp do aluminium. Jest jakaś skrzynia.
razie te skrzynie sobie jest trzem. To my tu potrzebujemy dwa żelaza. O, może nawet sobie tu postawimy jakąś bazę malutką. Mieć dostęp do tlenu. Głębi może. Tu jakaś góreczka. O, tu coś jest. Tateczek jakiś. O, jest tu skrzynia. To tak może na góreczce tutaj. Bo widać z daleka, że jest jakaś baza. O, w ostatniej chwili prawie, że. Dobra, mamy pusty. No dobra, tworzę to. Zbieramy. Zabieramy. I ganiamy tutaj. Zbieramy co się da. I tego lodu też trzeba zbierać na te wegetuby. Chyba, że jakieś później nowsze nie muszą. Nie wymagają lodu. Ale te co teraz budowałem, te dwa lodu potrzeba. Kwipunek już pełny. Pełny, pełny. Dobra, to wracamy do bazy. A te jeszcze jakbyśmy chcieli pobudować od razu, to tytanu. O, i zbiornik tlenu większy. O, tu jest, dobra, to ja już widzę, że żelazo wyrzucam. Bierzemy aluminium. O i ledwo co jesteśmy w bazie. Patrzmy co to tam nam wyskoczyło. Jeden magnes nam potrzebny. Czemu możemy trochę oddać. Weźmy sobie ten magnes jeden. Rzućmy tą butlę naszą. Rzućmy tutaj sobie tą butlę. Te trzy. Dobrze. Zobaczmy co potrzeba na to. Co szkielet. Tytan, krzem, dwa magnezy i aluminium. Tytan, krzem. Oj, nie lód. Aluminium. Dwa. Dwa magnezy. Jest. Musimy go zrzucić. Przy okazji jakieś tam rzeczy wyleciały. Zaraz to pozbieramy. A nie da się zamontować. Montujemy. Zbieramy te swoje rzeczy. Mikrochip. Mamy sobie buty. Tlen. Kapsuła tlenowa. Dobra, czy tak, buty mamy najlepsze. Kapsułę tlenową mamy najlepszą. Plecak mamy najlepszy. I tu mamy wszystkie te moduły. Zgadza się. Otrzymałeś nową wiadomość. Identyfikacja bez nazwy. Specyfikacje twojej planety. Nie ma nazwy na razie. Własność korporacji, brak roszczeń. Poziom zamieszkania nie ma. Sektor Izityal Prime. Historia nieznana. Planeta nienazwana znajduje się w sektorze Izityal Prime. Sektorze sprzed cywilizacji, przez który przepływają główne statki handlowe podróżujące między dużymi portami kosmicznymi. Sektor liczy 842 planety i 13511 gwiazd, ma szerokość 7000 parseków. Został zidentyfikowany jako jeden z możliwych kandydatów do przyszłej kolonizacji. Mamy duży pojemnik. Super. Jest. Mamy, ale kobalt. Jest kobalt. Cyk, 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 cyk. Tutaj sobie aluminium zróbmy. Rozbieramy skrzynię. Rzucamy to. O. Tym do tyłu. O. Aluminium. O, schemat wiertła T3. No to już idziemy patrzeć, co potrzebuje schemat wiertła T3. Dwa aluminium, dwa żelaza, dwa tytanu, a zaraz dwa aluminium. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa tytanu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa żelaza. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczmy. Aha, jest jeszcze ważna rzecz, ile prądu zostało. 34. Ile to potrzebuje? Dobra, to możemy wstawiać, bo to zużyjemy. Mniej. Jedna góreczka. Dodaj. O, duże. Wiertełko.
Chyba tam gdzieś zaraz po jeszcze raz po to aluminium lecieć. No dobra. Jak tam przyspieszyło to trochę. Pierwsza terraformacja. Odgrzewanie 100 NK. 175 zaawansowana stacja rzemieślnicza. I hodowca żywności, to więcej tlenu potrzebujemy. Co nam tutaj daje tlen? Tlen, tlen, tlen. Aha, czyli musimy mieć te wegetuby. No tak, a na razie nasion nie mamy. Tutaj nie ma co za bardzo jak kombinować. Dobra, teraz idę troszeczkę lodu pozbierać. Wkakujemy do środka do bazy. Zrzucimy ten cały lód. Tutaj mamy lód, a dobra, na razie sobie tutaj lód zrzucę na sekundkę. Całe zbierzemy, weźmy 3 żelaza. O, żelazo się kończy. Będzie to sobie, mogłem 2 żelaza wziąć. Sobie. Dobra, tyłkiem do tyłu. Jest. I tu mamy lód. Jest lód wrzucony. Lód. Bieramy. Aluminium przydało się jeszcze polecieć pewnie. Dobra, lodu mamy tutaj tyle, że tutaj tą skrzynię na żywność może byśmy sobie jeszcze zwiększyli. Tak, niech stoi przodem. Gdzie wiadomo, że to żywność przy wejściu. Tą jedną wegetubę można byłoby postawić. Tam mamy jakieś nasiono. Dwa lody magnes. Tytan, to był magnes. Dwa lody. Jedną roślinkę byśmy sobie dali. Niech produkuje tego tlenu. Ile? No jest, 1-2 tlenu. A to ile tam tlenu potrzebujemy, żeby sobie odblokować? O, teraz już terraformacja troszeczkę przyspieszyła. O, tlen mamy do hodowcy żywności, więc to jest potrzebne. Radiolatarnie byśmy postawili, jak to działa. Krzem, tytan, aluminium. Aluminium. Krzem i tytan. Krzem i tytan. Byśmy sobie tu postawili, że to będzie nasza baza. Jakbyśmy szukali. Oczywiście, ale nie w tę stronę. Może być tak. Oczywiście nasza baza to zielony kolor. Jest. Co teraz? Musimy pozbierać. Aluminium się przydało. No i ten iryt jeszcze i aluminium. Dobrze, idziemy zbierać iryt. Tam na górze jest go całkiem sporo. Da się tu jakoś wejść. Tu jest jakieś wejście. Tu na dole też jest ten iryt. Na górze jest więcej. To najpierw odgotu. Jest dużo. Aluminium jest. Zbieramy krzem też. Zbiera iryt. Dobra, jest zebrany. To my tu mamy magnes, dobra, czy trudno. Da zebrać? Udało się. Tutaj mamy aluminium. Całkiem spore tutaj są zasoby aluminium i tego irydu. Tytan też już się powoli kończy, ale tytan to tam bliżej bazy możemy spotkać. No krzem to jest teraz co chwilę mi go brakuje, więc krzem zbieram. A jeżeli chodzi o zapasy, mamy jeszcze połowę składu wolnego. Tutaj wejdźmy. Co tu jest? Jest skrzynia jakaś. Krzem. Dobra, tą skrzynię to sobie na koniec zostawmy. Później kobaltu nie zbieramy. Najpierw zajmijmy się żelazo. O, tu z tyłu. Bierzmy. I jak najszybciej potrzebuję, żeby tą żywność produkować, no bo w sumie już mi się trochę kończy, nie? Żywność. O, tu jest irydu dużo. Czy on się odnawia co jakiś czas?
No musi, no bo to skąd byśmy te zasoby brali? Później tyle sztuk na każdą tam rozbudowę sprzętu. Dobra, pełny magazynek, mamy plecak. Biegniemy do bazy. Co my tu mamy? Magnes. Aluminium, dobra, sobie aluminium troszeczkę nazbieraliśmy. Od razu, razem z aluminium ten iryt tu powrzucam. No i nie posortowałem sobie i... I tu bałagan, sorry. Dobra. Lód, kobalt. Rozbierz, o nie, jest pusty. Dobra, weź wszystko. Postawmy tutaj na magnes. No, musi być wysunięta. Magnez. Wrzucamy magnez. No, za dużo tego magnezu to nie miałem. Czemu? Trzeba było zrzucić. Weźmy sobie trochę lodu. Robimy buteleczkę. Dobra, zobaczmy teraz, co tu możemy. Buty na razie nie. Plecak te trzy, to jest te trzy. Chyba na razie wszystko. Ile mamy zapasu? 16 energii. To teraz tak. 2 aluminium, 2 tytanu, 2 żelaza. To jest 2, 3, 4. 4 tytanu i 4 żelaza. 4. O, jest hodowca żywności. Za chwilę robimy hodowcę żywności. No ale zanim to zrobimy, to... Dobra, teraz tytan będę zbierał. No, za chwilę energii jeszcze się okaże, że mi braknie. Postawię te dwie. No właśnie. Teraz tak, pytanie. Jeden aluminium, jeden magnes. Jeden aluminium, jeden magnes mam, zaraz zmienimy. Jedno aluminium. Jedno. To sobie dorabiamy teraz drugą i już zasilanie wróciło. Jaki zapas mamy zasilania? 12 godzin. Jest całkiem nieźle. Aluminium, żelazo, butelka wody. No nie, no to musimy tam z powrotem na aluminium lecieć. To ważne, nie mam... Oj, ostatnia żywność. No to zrzućmy tego lodu trochę. Zrzućmy ten krzem. Weźmy sobie buteleczkę wody. Żona chyba tu nie potrzebuje. A dobra, jest. No to lecimy teraz w tamtą stronę. O, mamy tu jeszcze jakąś skrzynię jedną. Dobra, na razie zbieram wszystko. Później w razie czego coś będziemy gdzieś tam wyrzucać. Ale jak już mamy skrzynię. O, jest jakieś jedzenie. 2 aluminium. I zbieramy dalej. Mam żelazo, no teraz żelazo też już się powoli kończy. Jest aluminium, teraz aluminium nazbieram, bo chcę tam trochę w żywność pójść, no ale też pewnie będę musiał... O, reaktor jądrowy. Tylko żeby to uran pewnie, albo jakiś inny. Ma, o, pełny skład. Mamy tu jeszcze jakąś skrzynię. Tam gdzieś tu była skrzynia. Tu zrobię sobie może skrzynię, żeby podejrzała. Taki wypadek. To może sobie zjedzmy tą jedną działkę żywności. Dobra, to chyba by trzeba było powoli do bazy wracać. Tu mamy jeszcze jedno aluminium. Jeszcze jak gdzieś tam jedno po drodze się trafi, to zbiorę. Tutaj coś się ładnie świeci. Co tu się tak ładnie świeci? O, to aluminium takie. Nie da się go zbierać. I już jesteśmy w bazie, sprawdźmy ten hodowca żywności, gdzie byśmy mogli go dać, może tutaj. Ojej, aluminium, magnez, od razu mogę postawić. Zróbmy tak, że się pozbędziemy tych może. Tej
których się pozbędę. A nie tego, nie tego, nie tego. Nie chciałem się tego pozbyć, ale dobra. Cyk. Zbieraj to, co tu jest. Zaraz. A, tak, tyleż dobrze, to się szybko zbiera. Tu postaw. Zbieraj. Zbieraj ten krzewy. Co tu jeszcze zleciało? Zbieraj, zbieraj. Zbieraj. Da się jeszcze jeden, o magnes. Rozbierz. Rozbierz. O! Co to, magnesu nie ma? O, dobra, niedobrze. Potrzebnie rozmontowałem wszystko. Postaw. Postaw i szukamy tego magnezu. Jeszcze jedna. Tyłu. Zbieraj. Tu jeszcze. Da się postawić jeszcze jedną, da się. Jeszcze jeden panel duży. Do kolejnego już brakuje aluminium. Wróćmy sobie zobaczyć. Mamy tu jakieś nasionka. Bakłażan. Dynia. Dajmy sobie bakłażan. Okej, okay, nasiona bakłażana. Szansa na odzyskanie nasion 100%, szybkość wzrostu 0,6, wzrost 30%. Dlatego tak to. Szybko nas wykończyło aluminium. Dobra, będziemy musieli zaraz znowu tam uderzyć. Przynajmniej sobie pozbieramy te zasoby. Gdzie ten kobalt? Tutaj kobalt zrzucamy. Mamy żelazo. Mamy tu wodkę jakąś? Nie mamy wody. Weźmy sobie jeden kawałek lodu. Zróbmy buteleczkę. Uderzamy z powrotem na aluminium. Dobra, jesteśmy już tutaj w tym miejscu, gdzie możemy znaleźć aluminium. No i tutaj się troszeczkę pokręcimy. Oczywiście krzem też zbieram. Lód też zbieram. No, w zasadzie wszystko będziemy zbierać. No już, o, dobrze. Nie wiem, się wydaje, że tędy chodziłem. Wygląda na to, że te zasoby się za jakiś czas... No a to kobalt, już myślałem, że jakiś nowy surowiec. Tak schowany, a to kobalt tak lekko wystawał. No sobie pobiegajmy trochę. Byle nie za daleko. Może krzem też zbieram, bo krzemu tam później ciężko gdzieś znaleźć. A tutaj o, leży sobie ten krzem co chwilę. Tanu też już chyba trochę brakowało. Tytan, może trochę powietrza sobie weźmy, łyknijmy. Dobra, no jeszcze trochę możemy zbierać. Z tej strony nie byliśmy, ten wrak później sobie przeszukamy. Na razie szukamy aluminium. O, tutaj sporo jest. Wrócimy, to tam postawimy sobie więcej tych do hodowania żywności. O, jest jeszcze jedna skrzynia. Czy ja ją znajdę później? Dobra, chyba nie znajdę. O, super, stop. Bierzmy wszystko. Zmontowujemy. A teraz tak, bo jak się napijemy, to jeszcze coś mogę zebrać. Jakieś aluminium wejdzie. Jest, no zbieraj. O, aluminium. O, tam jeszcze są dalej jakieś wejścia. Tu jest aluminium. No dobra, jak może się na... A, dobra, i tak my się najedliśmy się, czyli dobrze, bo nie, i tak nie do pełna się nie najedliśmy. Więc nic nie straciliśmy. Tutaj co mamy? Aluminium, aluminium. No to tytan wyrzuć. Weź to aluminium. Aluminium ważniejsze. Dobrze, jesteśmy w fazie. Wzrost 47. No to tak wcale to tak szybko nie rośnie. A, wody nie mamy. Mam ze sobą lód. Mamy wodę. I hodowca żywności. Ile tej energii zostało? Jeszcze jednego możemy zrobić.
hodowce żywności. Już chyba lodu nie mam przy sobie, nie mam. Weźmy ten jeden jeszcze. I wrzucamy jeszcze jedną butelkę wody. Wygląda na to, że za chwilę osiągniemy niebieskie niebo. Hodowca żywności. I drodzy Państwo, mamy za normalnie niedługą chwilę. I już. O! O, zaawansowana stacja rzemieślnicza. To już dobudujemy. Coś czuję, że tam od razu będą jakieś lepsze rzeczy. Nie? Dobra, co ta zaawansowana? 3 aluminium, 2 magnezu. Nazbierałem magnezu ostatnio. No. Dobra, jeszcze sobie odblokujmy ten chip. O, buty zręcznościowe, te dwa. Buty zręcznościowe, te dwa. Dwie tkaniny, 2 super stopy. Nie mamy tyle. Dobra, czyli będziemy musieli trochę zaczekać. 2 tkaniny, 2 super stopy. Dobra, ale teraz ile to potrzeba? Energia 12,5. No to nie, na razie nie budujemy. Musimy tu postawić jeszcze kobalt, muszę mu zebrać. Kobalt tu chyba zaraz jest przy wyjściu gdzieś. Zbieramy ten kobalt przy wyjściu. Nawet chyba leży sobie. Od razu postawię dużą. No. Teraz pytanie, mamy jeszcze aluminium. Jakbyśmy to rozmontowali, czy od razu da się postawić? Da się. Stawiamy. Teraz jeszcze kobalt pozbieram i spróbujemy postawić jeszcze jedną dużą. Znaczy jedną dużą, jeden duży panel słoneczny. Zanim to zrobię, to tutaj pozbieram trochę surowców. I wracamy. Postawimy sobie tą ostatnią konstrukcję do produkcji energii w tym momencie. Bo tutaj, teraz sobie zobaczę tam na panel, jakie to mamy zapasy energii. 77 kWh. Jest to całkiem fajna ilość. Zobaczmy. Pokłażanik 61, 41, 41. Wygląda na to, że ta fasola i tutaj... Co to było? Fasola... Dobra, nie będę sprawdzał, bo jeszcze się anuluje. Nie będę tam zaglądał. Mamy super stop metali, jeden udało się znaleźć. Udało się znaleźć jeszcze jeden lód. A żeby postawić tą stację, to jedno aluminium, które rozrzuciłem na tamte budowy. No dobra. Także to jeszcze chwilę poczekamy z budową żelaza. Mamy tutaj tytan, tytan, tytan. Magnes już się w zasadzie skończył. Co tu widzimy? Ten jest całkiem fajny. Dobra, zróbmy sobie butelkę wody. I jeszcze polećmy sobie tam. Ale zanim to zrobię, to zobaczmy, co tu się odblokuje. 100. To już trochę jeszcze czasu minie. Ekstraktor rudy 155. O, super. Będziemy mogli jakieś rudy. Vegetuba te 330. Tutaj ile brakuje? 304. No to trochę czasu minie jeszcze. Czego potrzebujemy? Tytan. 2 tytanu, 2 magnezu, 2 krzemu. Mamy. 2 tytanu nie mamy. Tu magnez jeden oddajmy. 2 tytanu. 2 magnezu. 2 krzemu. Żelaza nie potrzeba, więc żelazo możemy całe zrzucić. Jeden sobie zrobimy. Jedną buteleczkę z wodą. Lód oddamy. Okej, okay, no i tutaj tak, zobaczmy teraz jeszcze, co my tu mamy, bakłażan 86, 65, 65, ile mamy energii, 77, tutaj mamy zaawansowana stacja rzemieślnicza, 12,5, to tą stację może tu sobie postawmy, co tam w stacji będzie, to zobaczymy w kolejnym odcinku, na dzisiaj to tyle. Jeśli odcinek się spodobał, zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.